Witajcie. Bardzo ciekawym zagadnieniem jest wyciąganie dźwięku w muzyce radomszczyzny, a szczególnie regionu Kajoków. Jest to naprawdę bardzo efektowny rodzaj ozdobienia melodii. Polega on na takim przeciągnięciu dźwięku o jeden takt dłużej i spadnięciu w odpowiednim miejscu taktu, tak żeby nie wywalić całej melodii. Spróbuję zaprezentować Wam, o co chodzi. Chodziło mi o te momenty w środku melodii, kiedy nagle wydłużałam wysokie nuty. Jest to taki zabieg, którego w melodii śpiewanej może nie być, bo ten motyw tego mazurka można zagrać krótko. Matulu kochana, a nie daj mnie za wodę, ale bo ja nie cyranka, przepłynąć nie mogę, ale bo ja nie cyranka, przepłynąć nie mogę. Ale bo ja nie cyranka, a przepłynąć nie mogę. Czyli mogę go też przedłużyć właśnie w śpiewaniu. I to właśnie robi też skrzypek. Przy czym skrzypek bawi się tym motywem i może go wielokrotnie przedłużyć. Właśnie choćby po to, żeby zabawić tancerzy i żeby pokazać swój kunszt. Co jest ważne przy takim wyciąganiu nuty? Liczenie. Gdzie jesteśmy, w którym miejscu taktu? Matulu kochana, a nie daj mnie za wodę, ale bo ja nie cyranka, a przepłynąć nie mogę, ale bo ja nie cyranka, a przepłynąć nie mogę. Czyli trzeba wiedzieć, gdzie spadamy. Zazwyczaj to jest na trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ale bo ja nie cyranka. Na trzy spadłam. Ale bo ja nie cyranka, la 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 la. W tym mazurku wyciąganie jest w trakcie melodii, ale są też mazurki, które zaczynają się od wyciągania. Na przykład grany już przeze mnie jaźwiec. Uzyskuje taki efekt, jakby się unosił w górze, na chwilę spadał i znowu się wznosił na górę. Jak taki efekt uzyskać? Po zagraniu weksla, już sam weksel jest takim unoszeniem się i wyciąganiem. Czyli, aby uzyskać efekt wznoszenia, musimy na chwilę spaść w dół, żeby uwypuklić to, że dźwięk unosi się w górze. Możemy ćwiczyć to wolno. Teraz przesunęłam akcent i grałam raz, dwa, trzy, la, da, 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 raz, dwa, trzy, la, da, 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 raz, dwa, trzy.
Mazurka tego można zagrać w dwojaki sposób. Można zagrać na raz i dwa. To jest właśnie zabawa z wyciąganiem nuty. Aby nuta była wyciągnięta, podkreślam, należy później spaść z dźwiękiem w dół, po to, żeby pokazać właśnie ten kontrast. Życzę Wam udanego ćwiczenia. Pamiętajmy o tym, że przedłużając nutę, która normalnie była krótka, tak jak na przykład w poprzednim mazurku, musimy policzyć cały jeden takt dodatkowy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, cza, ta, 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 raz, dwa, trzy, raz, dwa, ta, 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 czyli cały jeden takt trójkowy dodajemy. A kiedy już to wyćwiczycie, to możecie przeciągać w nieskończoność, czego Wam życzę i oczywiście udanej zabawy.